ten warunek dzisiaj. Nie rozmawiamy głośno. Ja mam dzieci. Będziemy śpiewały dzisiaj. Dużo jest ogłoszeń, więc nie ma co. Dzieci, wstajemy pięknie. Teraz ja chciałam coś powiedzieć. Jesteśmy jeszcze w oktawie, dziewczynki, przepraszam, teraz już koniec, Kasia. Jesteśmy w oktawie wielkanocnej. Oktawa po łacinie to znaczy 8. Przez 8 dni jest tak pięknie obchodzone w kościele rzymskokatolickim, że śpiewamy to samo, co było na Wielkanoc. Odmawiamy wszystkie modlitwy. Zmartwychwstanie Pana Jezusa, każda dziewczynka o tym wie, że jest największym cudem naszej wiary, bo Pan Jezus zmartwychwstał i żyje. I my mamy być świadkami tego zmartwychwstania poprzez swój uśmiech, dobre słowo, modlitwę, wszystko, co jest najpiękniejsze. Oczywiście przedwczoraj byłam w Częstochowie, modliłam się przed Matką Bożą, nawet siedziałam i powiedziałam jej, w tym w jej dłoniach złożyłam wasze życie, waszych rodziców, którym chciałam bardzo serdecznie podziękować za każdy gest dobra, życzliwości, dobroci. I przy tej okazji chciałam powiedzieć, że zarobiłyśmy za kartki ponad 500 zł i ksiądz Marek dzisiaj mi dał 1000 zł za to, że dziewczynki sprzedawały wodę. Nic nie robiłyśmy przy tej wodzie, ale byłyście mi też parę tam godzin dobre wrażenie. W każdym bądź razie rozmawiałam z Panem, który poprosił nas do Częstochowy, ale to przy okazji, bo nie w tej chwili. Życzę, kochane dziewczynki, Wam, Waszym rodzicom, najbliższym, wiele łask Bożych, radości, pokoju, żeby Wasze życie było zawsze błogosławieństwem. Oczywiście cieszę się Waszą obecnością, wszystkim, kim jesteście i to jest piękne. Mam nadzieję, że Pan Jezus będzie nam błogosławił i w sierpniu pojedziemy nad Pomorze. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo trzeba będzie zrobić zebranie, ale 31 maja występ nasz jest w kościele. Zaraz wszystko na ten temat powiem. Przygotowałam bardzo skromnie, bo nie mogę wydawać tak pieniędzy, dlatego że ja chciałam każdej bilance dołożyć przynajmniej po 50 zł na wakacje, bo zasłużyłyście na to, za Waszą obecność, za przychodzenie na spotkanie, na procesję. Teraz dopiero 4 czerwca będzie Boże Ciało, ale to przed nami jeszcze sporo czasu. Więc podzielimy się tak symbolicznie, tu jest kilka tych talerzyków, serwetki, więc te batoniki oczywiście proszę sobie wziąć na pamiątkę. No, nie na pamiątkę, tylko do zjedzenia. I jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze. Państwu też bardzo dziękuję za wszystko. To, co jest wspaniałe, wartościowe i szlachetne. Ale kto rozmawia? Nie wolno ruszyć. Dziewczynki, wy jesteście już starsze. Nie ruszajcie łokciami, bo to nieładnie. Stać was na lepsze zachowanie. Tak nie można. Ja podejdę do każdego, myślę, że starczy. Przepraszam za skromność, ale to jest serdeczność. Taka. Proszę, pojedźcie. Ale nie możesz jeść, Kasia? Jedź, nie ma, nie lubię. Wiesz, serwetka i koń. Nie ma, nie lubię. To jest święcone, to sobie robisz serwetkę sobie wziąć. Szybciutko, szybciutko. Proszę, weź serwetkę sobie dziecko do rączki. Dziewczynki, proszę wziąć sobie serwetkę. Na razie jeszcze. Nie zostawisz mnie, nigdy nie opuścisz mnie. Nie zostawisz mnie, nigdy nie opuścisz mnie. To są takie możliwe, że nie ma nic. Chyba, że ich mogę wziąć. Nie zostawisz mnie, nigdy nie opuścisz mnie. Zamykający, alergiczny. Serwetki proszę sobie wziąć. I przestować się, bo mamy dużo spraw. Dziewczynki, proszę. Trzeba jeść, to jest nie, proszę, to musi być.